Witam Was serdecznie, prosto po pracy. Chciałem nagrać kolejny odcinek dla Was o tym, o czym rozmawialiśmy ostatnio. Dodatkowo Wy poprosiliście mnie w komentarzach i zapytaliście się jeszcze o kilka rzeczy i to dzisiaj chciałem też odpowiedzieć. Poza tym już troszeczkę ogarnięty, a nawet bardzo ogarnięty, praktycznie mieszkanie jest już ukończone. Jednak nie do końca, jeszcze tam jakieś tam pierdoły. Myślę, że wyrobię się z tym do końca tygodnia, a więc jest prawdopodobieństwo, że w weekend pojawię się w lesie, tam gdzie moje miejsce. I nie będę już puszczał filmów z mieszkania, ale jeszcze póki w tym mieszkaniu jestem i jeszcze nie mogę nic Wam nagrać z tego lasu, to jeszcze parę rzeczy, parę słów i o kolejnych produktach do impregnacji ubrań, odzieży i innych rzeczy, których używamy na co dzień właśnie do lasu, na wyprawy, wycieczki, w góry. Wszystko tym, czym się zajmujemy. Naszym hobby i naszymi rzeczami. Także kolejną rzeczą, a o której właśnie pisaliście, ponieważ poprzedni impregnat, który testowałem, który używałem, to impregnat, który trzeba było osobno wcierać w dany przedmiot i dopiero on tam, gdy wysechł, to łapał swoją jakość. Jaka to jest jakość? Oczywiście sprawdzimy to kiedyś w terenie i zobaczymy, jak to będzie. Jednak bardzo dużo osób pisało, a co z impregnatami, które bezpośrednio wlewa się do pralki, do prania i pierze się daną odzież na przykład. I taki produkt też mam. Jest to produkt w 300 ml butelce. Z tego, co się orientuję, na jedno pranie, czyli w sumie na jeden jakiś tam, na komplet odzieży, wlewa się 100 ml. No, słyszałem, że jest mega wydajne, że naprawdę starcza i że niewielka ilość właśnie tego płynu, czyli 100 ml, to jest jakieś dwie takie nakrętki są w stanie wyprać, wyczyścić, odświeżyć w taki sposób, że na przykład no, po lesie, po ogniskach, po tym te ciuchy przechodzą nie tyle, że lasem, bo lasem też, ale właśnie tym dymem, zapachem często niemiłym, takim nieświeżym przechodzą nasze ubrania i ten płyn pozbywa się tego. Ten płyn działa na tkaniny membranowe, ale nie tylko. Może działać także, działa także na polary, ciuchy z Gore-Texu, z Eventu, więc to jest no, do wszystkich takich właśnie outdoorowych bardziej bym powiedział ciuchów, ale nie tylko. Nawet jeżeli polar sobie zrobimy, a polar jest oddychający, mamy dobry polar, który oddycha i on pomimo tego, że sprawi, że będzie bardziej wodoodporny, stanie się bardziej wodoodporny, będzie czysty, będzie odświeżony, będzie, nie będzie brzydko pachniał, ale będzie bardziej wodoodporny, to nie będzie jak kurtka i płaszcz przeciwdeszczowa, że staniemy pod bieżącą wodą i nie przemoknie. No w końcu też przemoknie, ale już taki jakiś przelotny deszczyk, coś w tym stylu, to nam tego nie przemoczy. Z tego, co pisze producent oczywiście, wszystko zaraz sprawdzimy. I to jest produkt właśnie, który pomimo tego, że on zabezpiecza to przed wodą, dalej nie zabiera nam, a nawet bardzo przywraca tą właśnie oddychalność materiału. Ale to wszystko w teorii. W teorii to, co jest napisane na butelce. Ten środek właśnie będę chciał zaraz przetestować. Na czym go będę testował? A będę sobie go testował na mojej kurtce przeciwdeszczowej z Decathlonu. Jest to taka najtańsza chyba, najzwyklejsza kurtka. Do tego są spodnie i one gdzieś tam po użyciu w deszczu kiedyś zwinąłem to i wrzuciłem do motoru. Leżało to w szerszeniu z 2 miesiące. Nie było to wyciągnięte. To nie zbutwiało, to nie zgniło, ale zapach zrobił się nieprzyjemny. Zapach się tego zrobił nieprzyjemny, poza tym materiał w dotyku jest widać dobry jeszcze, ale no, zaszedł takim, może nie pleśnią, ale czymś zaszedł. Więc będę chciał sobie to odświeżyć i to wyprać,
Ale jak sprawdzić na kurtce przeciwdeszczowej, czy dzięki temu środkowi będzie bardziej przeciwdeszczowa? Ciężko będzie to sprawdzić, bo kurtka sama z siebie jest przeciwdeszczowa. Więc wpadłem na genialny pomysł. Mam tu fajną koszulkę Vortexa, którą kiedyś dostałem. No to zwykła koszulka bawełniana, która jest, nie jest wodoodporna. I żeby to sprawdzić, to właśnie idę z nią pod wodę. Przemaka i teraz tak samo razem z tą odzieżą, z tym płaszczem i spodniami, z tą kurtką i spodniami wypiorę tą koszulkę. Chcę zobaczyć, co się stanie z tą koszulką, gdy właśnie wypiorę ją w tym płynie. Czy ona w jakiś sposób w ogóle przepuści mniej tej wody? Widzieliście, że no praktycznie bezpośrednie uruchomienie, otwarcie wody i strumień wody puszczony na tą koszulkę sprawił to, że na momencie przeciekła. A zobaczymy, co się stanie po tym, jak to wypiorę. Oczywiście są tutaj pewne kroki, które trzeba podjąć, czyli niskie pranie w niskiej temperaturze. Znaczy, ogólnie jest napisane w dwóch formach, że najlepiej jest to wyprać w 30 stopniach, ale też jest napisane, że wyprać to w temperaturze takiej, jakiej jest na metce naszej odzieży. Więc tu jest taka zagwozdka, no bo w sumie to w końcu jaką tą temperaturę wybrać. Żeby nie było, zrobimy to w 30 stopniach Celsjusza i takie wybierzemy. Na jedno pranie, dwie nakrętki, czyli 100 ml na jeden produkt. Będę miał trzy produkty, w sumie to by było 300 ml, a więc cała butelka. Ja jednak sobie 100 ml sobie zachowam, a na całe pranie wleję 200 ml. Mam nadzieję, że to mi to wystarczy. Produkt jeszcze jest... Zastosowanie tego produktu jest takie, że ono będzie działać dopiero wtedy, gdy wysuszymy te nasze pranie w temperaturze wyższej niż temperatura pokojowa. A więc przydałoby się, gdybyśmy mieli suszarkę w pralce lub suszarkę osobno, albo pralko-suszarkę. No. Także ja tutaj nie mam takiej suszarki, nie mam takiej pralki, ale po prostu podkręcę ogrzewanie i na gorący grzejnik rzucę te ciuchy i szybko wtedy wyschną. I to będzie wyższej temperaturze niż pokojowa, no bo ustawię sobie tam, no, ten grzejnik się nagrzeje do wysokiej temperatury dosyć. I w taki sposób będę chciał to zrobić. No bo nie widzę innego rozwiązania w tym momencie. Chyba że... O! Jeszcze lepiej. Włożę to do piekarnika. Nie, bo to jest plastikowe, to mi się stopi w piekarniku. Albo wrzucił to do piekarnika. Głupi pomysł. Nie wrzucajcie ciuchu do piekarnika. Mamy produkt z Grangensa, który naprawdę z tych opinii to bardzo dobry produkt. Ale jak chcę sprawdzić? No bo każdy może powiedzieć, jeden powie, że to testowałem, to nic nie daje. I może faktycznie tak jest i to nic nie dawało, a może po prostu źle to wykonał, tak jak tu jest napisane i tu też będę starał się postępować według tego, co tutaj piszą. Kolejna rzecz, to innym razem, jeszcze, bo nie daj Boże, jakiejś może brzydkiej pogody. Rzecz jest jeszcze taka co do tego lasu, że wszystkie moje rzeczy do lasu są popakowane w jakichś 30 czy 40 workach, upchane jedno na drugie, razem wymieszane z rzeczami z szopy, w workach w piwnicy i nie jestem w stanie teraz znaleźć coś do lasu, chociaż może coś znajdę, no, będę się starał, aby coś znaleźć, jakąś kucheneczkę czy coś. Ciężko będzie mi znaleźć na pewno piłę i tuporek, bo wiem, że gdzieś jest schowane i to mocno, żeby pojechać i kończyć. Aha, komin można murować. Przyczepka jest. Trzeba zobaczyć, czy w ogóle chata wikinga stoi. To jest przede wszystkim.
Więc ja biorę się za pranie tej odzieży i zobaczymy, co to nam z tego wyjdzie. To jest po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o przyczepkę, którą mamy do włożenia cegieł do lasu i do chaty wikinga, którą w chacie będziemy robić kominek, to jeżeli ona jeszcze tam stoi, bo dawno jej nie było, to chciałbym wam powiedzieć i bardzo chciałbym pochwalić tą przyczepkę, że zrobiłem tą przyczepką przez ostatnie 2 tygodnie ponad 80 kursów. Woziłem worki z rzeczami na przeprowadzkę i uwierzcie mi, że dała radę. Raz miałem wywrotkę, za mocno ruszyłem zakrętem, przyczepka się obróciła na koło, wypadła, te rzeczy na szczęście były pozapinane gumkami, tam sobie po to pozapinałem, te worki nie powypadały, ale podczas wywrotki ona się wypięła. Na szczęście jeszcze zrobiłem taką linkę asekuracyjną, którą przywiązałem właśnie do wózka i do bagażnika skutera i to się nie wyczepiło i ona tam coś ciągłem, ją za chwilę się zatrzymałem, oczywiście poprawiłem to wszystko. Wiem, że gwałtownych zakrętów nie można nagle brać, ale przyczepka zdaje się i chociaż te rurki są grube i są może tam dosyć wytrzymałe, jednak ścianki na tych rurkach są bardzo cienkie i tam, gdzie już zadrapałem, to już pojawia się rdza i to się robi takie... To się kiedyś tam wzmocni. Jak na razie dobra działa i co? Idę robić pranie. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać po praniu i po wysuszeniu. Naszą koszulkę i kurtkę trzeba zapiąć wszystkie guziki, wszystkie zamki. Tak radzi producent. Wszystkie zamki. Wszystko jest zapięte. Przed wstawieniem prania wstrząsnąć butelką i nalać do szufladki lub do kulki dozującej. Nie mam tej kulki dozującej, więc wleję po prostu bezpośrednio. A, folia zabezpieczająca. Raz. Dwa. Trzy. O. I cztery. No i teraz zastanawiam się, na co ustawić, na jaki program ustawić to pranie. I myślę, że ustawię to na pranie sportowe, na ciuchy sportowe. Jest to krótkie pranie w temperaturze 30 stopni. Aha. 30 minut. Wirowanie na 800 obrotów, 30 stopni Celsjusza, bez prania wstępnego. Jedziemy! Przeciwdeszczowe spodnie, jak i ta kurtka, no nie zmienią się w żaden sposób, bo są ciuchami przeciwdeszczowymi z jakiejś tam ceraty i jak mogłyby się zmienić po praniu, co nie?
i byłem przekonany, że no nic się z nimi nie stanie. I myliłem się, i bardzo dobrze się myliłem, i miałem rację, że się, i fajnie, że się myliłem, bo jestem po samym wyprawie, po samym wyciągnięciu, zobaczyłem na nich, że ten kolor czarny zrobił się taki intensywny czarny, jak guma. Kolor zrobił się niesamowicie czarny, ciuchy są odświeżone, nie mają żadnego zapachu. Wtedy śmierdziały z tym chlizną, a teraz nie pachną niczym, to dobrze, bo często są płyny, które są zapachowymi płynami i mają fajne zapachy, ale czasem nadmiar tego zapachu zaczyna drażnić i gdzieś tam ja w sumie idąc do lasu lubię, w ogóle na co dzień nawet, lubię czuć wszystko, co mnie otacza. Jestem bardzo czuły na takie rzeczy, bardzo czuły słucham, wyczulony na każde gdzieś tam delikatne szumy, piski, krzyki i w ogóle, tak jak teraz piszczy Tosiek, bo drapił, bo ma świra, bo nie chce wejść mu się na wyspę, bo jest leniwy. Ale w dobie pandemii wszyscy są leniwi. Nawet ja. Ktoś chociaż ostatnio powiedział, że to jest po prostu woda sodowa uderzyła mi do głowy, ta sława. Uderzyło mi do głowy i już mam wszystko gdzieś, już mi się nic nie chce robić, a wręcz przeciwnie, bardzo mi się chce robić, chcę bardzo wracać szybko do lasu, chcę coś budować, chcę coś robić, bo bardzo mi tego brakuje. Ale jak ktoś to tak widzi, no bardzo mi przykro mi z tego względu. Nieważne, ważne jest to, że ciuchy wyglądają nieźle, naprawdę nieźle. Jak będą się sprawdzać, no to oczywiście to wszystko już pokażę. Co? Życie! Życie nam to wszystko pokaże. Oczywiście kurtka i spodnie wyszły świetnie. Dobrałem takiego koloru fajnego. Zero zapachu, zero smrodu, a co dopiero zapachu. Ale najbardziej interesuje mnie ta koszulka. Jeszcze żeby było fajnie, jeżeli ta koszulka nie przejdzie żadnego testu. Znaczy nie przejdzie. Boże. Jeżeli ta koszulka pod wodą dalej będzie przepuszczać wodę, to wysmaruję ją tym impregnatem, którym smarowałem pałatki. I zobaczymy wtedy, co się stanie. Czy po wyschnięciu też nie będzie, czy będzie przepuszczać wodę, czy nie. Zrobię sobie wodoodporną koszulkę. Idę, idziemy pod kran zobaczyć, czy po opraniu żadnego zapachu. No może mam COVID-a? Nie mam. A koszulka idzie sprawdzić, co się z tym będzie działo. No dobra, koszulka jednak dalej przepuszcza wodę, ale już wiem dlaczego, bo doczytałem się tego wszystkiego i to działa na materiały, które już same w sobie są w jakimś stopniu wodoodporne, tak jak Gore-Tex, jak Polar, bo Polar też w jakimś stopniu jest wododobry Polar, jest wodoodporny. A właśnie gdyby jest zaimpregnowany, to będzie miał tą swoją oddychalność, ale będzie bardziej wodoodporny, znaczy bardziej. Będzie dalej trzymał tą wodoodporność, spełniał swoje normy, czyli to jest do utrzymania, do czyszczenia, odświeżenia i utrzymania tej wodoodporności na materiałach. To nie jest do rzeczy, nie zrobi zwykłej bawełnianej koszulki nam rzeczy wodoodpornej, ale zasmaruje to impregnatem i zobaczymy, co się stanie wtedy i czy ona się zrobi wodoodporna, czy ten impregnat na naszych pałatkach, pałatka też jest wodoodporna do jakiegoś stopnia, a właśnie ten impregnat ma sprawić to, że będzie bardziej i będzie dłużej działać i chcę zobaczyć, co się stanie z tą koszulką po wysmarowaniu tym impregnatem. Także jeszcze to mnie dzisiaj czeka, powysmaruję sobie, gdy wyschnie i zobaczymy na następnym, gdzieś tam przy okazji pokażę wam, jak to będzie wyglądać. I jeżeli chodzi o ten płyn, to naprawdę kolor, czyli doczyszczenie
po praniu, pranie 30-minutowe, takie w sumie wstępne, w zimnej wodzie, 30 stopni, zrobiło to, że z bladego, jasnego materiału, taniej, marnej jakości raczej, no bo to mówię, to są ciuchy takie z Decathlonu, które nie kosztują, to są, no, mówię, które chyba są bardziej najtańsze, mi się wydaje, z tego wszystkiego. I one zrobiły się świeże, zrobiły się takie błyszczące, takie, no, świeże jak nowe. Ja jestem zadowolony, bo nie spodziewałem się takiego efektu, a zrobiło się i bardzo fajnie. Dlatego to do płynu mogę polecić, oczywiście link do tego płynu macie tam już pod opisem, w opisie, pod filmem. Oczywiście można go nabyć w sklepie Packer, packer.pl i na sklepie Packer możecie sobie taki płyn zakupić. Świetna sprawa do odświeżenia, a szczególnie do pozbycia się zapachów, które przynosimy często z sobą właśnie z ogniska, z lasu. Zapach często żywicy, to piękny zapach. Świerkowy piękny zapach, ale na dłuższą metę zaczyna on też drażnić. Więc pozbywanie się wszelakich zapachów i odświeżenie i zadbanie o konserwację tego, to naprawdę nie głupia rzecz, nawet powiem Wam, że bardzo fajnie. Także co, ja polecam płyn, a my widzimy się już, mam nadzieję, że w lesie, jeżeli dopisze pogoda, a znaczy pogoda dopisze czy nie, to i tak się wybiorę, jednak mam dwie rzeczy do zrobienia. I pierwsza rzecz to przede wszystkim powrót do chaty Wikinga, zobaczyć, czy ta chata jeszcze tam stoi. Jeżeli tak, no to brać się dalej, kontynuować pracę nad kominkiem. Lecz gdybym nie znalazł przyborów potrzebnych mi do tam zorganizowania sobie jakiegoś właśnie ogniska, jedzenia, kawy, picia, kawę, czajniczki, kubki, te wszystkie moje rzeczy, które są potrzebne, to wszystko, które zawsze ze sobą wożę, noszę i tak dalej. Jeżeli nie uda mi się tego znaleźć, to wyruszę na taki w sumie, można powiedzieć, rodzinny spacer, czegoś poszukując. I to też będzie taki w sumie fajny odcinek, myślę, żeby to zrobić, że to będzie fajny dzień, naprawdę fajnie spędzony. I tam też troszkę będzie buszowania po krzakach, a przy okazji ruch i czas spędzony z rodziną na świeżym powietrzu. Także jedno z dwóch, zobaczymy. Jak będzie fajnie, bardzo ciepło, to i nie znajdę tych rzeczy, to pójdę z rodziną, a jak znajdę te rzeczy, to idę do chaty. Dobra, już nie marudzę Wam. Pozdrawiam Was serdecznie, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć.